Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Ada Edelman, która jest autorką trzech książek, czwarta w drodze, ale jest też osobą, która trzykrotnie przeżyła śmierć kliniczną. Witam Cię, Ado. Witam bardzo serdecznie, bardzo mi miło, że tu dzisiaj jestem. Dziękuję za zaproszenie. Na początku zapytam, co było przyczyną tego, że zaczęłaś pisać książki? No, przyczyną było przede wszystkim to, że pierwszą moją aktywnością, że tak powiem, nazwijmy to pisarską, był mój blog, bo wtedy, teraz to jest strona, ale wtedy to istniało jako blog. Nazywał się Biuro Duchów. No, jak ktoś mnie zna, to wie, że ja wszystko muszę z humorem i na wesoło, więc również ta nazwa miała być taka troszeczkę humorystyczna. No i w międzyczasie pisałam do Czwartego Wymiaru, do Nieznanego Świata, później troszkę Onet publikował moich rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu moi czytelnicy zapytali, dlaczego nie ma książki, dlaczego historie, które są opisywane i ta tematyka strony Biuro Duchów nie znalazła się w postaci książki gdzieś w przestrzeni, zwłaszcza, że część tych czytelników to jednak są osoby wiekowe i dla nich, albo też po prostu tradycjonaliści, którzy ten zapach kochają, tak jak ja. Zapach książki to jest coś niesamowitego. Tego się nie da żadnym e-bookiem, niczym się tego nie da zastąpić. No i w ten sposób również doszliśmy do książki Opowieści z Biura Duchów. Później, cóż, no, powstały sny. 2 lata się zbierałam i materiały zbierałam do tej książki, bo chciałam dać ludziom takie niesennik, bo senników jest co niemiara, to nie miałoby sensu, ale jakieś kompendium wiedzy o tych snach, zebrać w jednym miejscu informacje i te naukowe, i te powiedzmy bardziej mistyczne, dotyczące snów i natury śnienia. A co to jest mistyka? Wiesz, przez mistyczne rzeczy ja rozumiem takie, które dotykają sfery duchowej, które dotykają naszej boskiej cząstki, które dotykają również tego, że w snach, co jest zresztą od zarania dziejów we wszystkich kulturach o tym się mówi, że człowiek w snach przechodzi do innego wymiaru, że tam może obcować z wyższymi bytami na przykład. I to jest dla mnie to mistyczne ujęcie snów, ich bardzo szczególne znaczenie dotykające właśnie tej sfery. A czym innym jest ta, jakby to ująć, fizjologiczna strona snów i te obrazy, które pojawiają się w naszych snach, związane bardziej z naszym tu i teraz, z pewnymi sytuacjami, czy nawet chorobami, które mamy w sobie, tak? I na przykład organizm w ten sposób nas ostrzega poprzez sny. Te rzeczy trzeba bardzo mocno rozróżnić. Stąd czym innym jest, powiedzmy, koszmarny sen, który śnimy po tym, jak dzień wcześniej, powiedzmy, pofolgowaliśmy sobie z jedzeniem, że już o innych rzeczach nie wspomnę, a czym innym jest sen, kiedy nic takiego nie miało miejsca, a jednak nas ten sen prześladuje. I to są dwie różne interpretacje. A jak się często śni pociąg? Ale to zależy w jakim kontekście. Czy No, że. pociąg, który widzisz, jak go widzisz w śnie na przykład, jeżeli to jest twój sen? No, widzę, jadą wagony i siedzę w tym wagonie i gdzieś jadę i nie mogę dojechać do tego miejsca, do tej miejscowości raczej. Widzisz, bo wszystkie środki komunikacji, przyjmuje się tak przynajmniej, symbolizują rozwój pewnych wydarzeń w naszym życiu. Ty jesteś w tym pociągu, a więc próbujesz coś zrealizować, jakiś projekt, jakiś pomysł, może coś w pracy, może coś prywatnie, i ty zmierzasz w tym kierunku, czyli masz pewien progres. Natomiast jeszcze
nie dotarłaś do tego punktu, który jest najistotniejszy, tego punktu zwrotnego, który odczujesz jako dojechanie do tej stacji. I zawsze, kiedy to nie ma znaczenia, czy to jest pociąg, to może być, Matko Święta, tramwaj, no cokolwiek, samochód i tak dalej, chociaż to samochód to jest jeszcze zupełnie inna interpretacja, jak jesteś kierowcą, a pasażerem. To jeszcze są inne sprawy, ale generalnie chodzi o to, że takim synonimem dalekich podróży dla nas, czyli czegoś, daleka podróż, czyli coś, co dłuży w naszym życiu, no to jest albo samochód, albo samolot, albo pociąg, tak? No i jeżeli my jesteśmy w tym pociągu i tak odbieramy tą podróż, że nie możemy gdzieś dotrzeć, czyli nie zrealizowało się jeszcze nasz cel. Coś, do czego zmierzamy, jest jeszcze przed nami, ale sam fakt, że ty jesteś w tym pociągu, to znaczy, że jest progres, że ty przynajmniej może metodę, sposób na to, żeby dotrzeć do tego, czego pragniesz, wybrałaś dobrą. Bo stąd zapytałam o kontekst, bo gdyby ten sam sen śnił się osobie, która ma wiele planów, ale nic w tym kierunku nie robi, żeby one się zrealizowały, albo no, ma taką tendencję do prokrastynacji i tak dalej, to najpewniej ta osoba śniłaby, że siedzi na peronie i tak przejeżdżają te pociągi, a ona nie wie, w który ma wsiąść na przykład. No i to są te różnice, że w jakiej jesteśmy sytuacji, to częściowo widać we śnie. A mi się często co noc śnił pociąg i że jadę do tej osoby i nigdy nie dojechałam, a później się okazało, że ta osoba już umarła. Widzisz, to znowu mogłaby być inspiracja. Inspiracja do tego w twoim umyśle, że na poziomie wyższym ty przeczuwałaś, że ta osoba odchodzi, że już jej niewiele czasu zostało. I to jest, jeżeli tu pozwolisz mi rozwinąć ten wątek, tak, to jest bardzo częsty temat snów u ludzi, którzy mają osoby na w stanie terminalnym. Ja rozmawiałam z kilkoma pracownikami hospicjum i oni opowiadali, że zdarzyły się sytuacje nawet takie, że osoby tak śniły noc w noc, że jadą pociągiem do jakiegoś miejsca z myślą, że to jest na przykład babcia Marysia, tak, na przykład, tak, i nagle w jakiś niesamowity sposób z pięciu różnych miast w tym samym dniu oni przyjechali do tego hospicjum. I jak zaczęli rozmawiać, to ta pani pielęgniarka, która mi to opowiadała, była świadkiem, że oni wszyscy opowiadali, że przez ostatni tydzień na okrągło śnili o tej sytuacji i że o jeździe pociągiem do tej osoby. Ta osoba 2 dni później zmarła, po tym przedziwnym zjeździe rodzinnym, niewyreżyserowanym, nieumówionym i chyba dla nich, oni tak jak oni byli zaskoczeni, jak siebie tam zobaczyli nawzajem i potem jeszcze jak okazało się, że to inspiracją był ten sam powtarzający się sen, każdy z nich siedział w pociągu. Czyli myślę, że tu z poziomu wyższej naszej świadomości jest ten komunikat. Ty tam jedź, bo już niedużo czasu zostało. To jest to moje zdanie i to się powtarza i w takich opowieściach właśnie hospicyjnych to jest częsty motyw, motyw podróży. Napisałaś książkę Sny. Możesz powiedzieć, co to jest sen? Z punktu widzenia fizjologicznego, no to jest taki stan umysłu, stan nasz fizyczny, w którym najpierw przechodzimy w tak zwany paraliż, a później przechodzimy w głębsze stany snu. No jest to rzecz jasna, że dla naszego bezpieczeństwa my musimy być w jakiś sposób lekko
wiesz, fizycznie ograniczeni, no bo gdybyśmy nie byli, to moglibyśmy sobie robić krzywdę podczas snu, co zresztą zdarza się lunatykom, prawda? I to jest jedna rzecz. Mówi się o tym, że mózg wtedy porządkuje informacje, tak? Czyli wyrzuca te, które uznaje za niepotrzebne i dokonuje głębokiej selekcji całej bazy danych z naszego dnia, tak? To jest niepotrzebne, tamto potrzebne. Że tworzą się pewnego rodzaju obrazy, które pozwalają nam lepiej zrozumieć sytuację, a zwłaszcza takie sytuacje, które źle żeśmy zinterpretowali. I to jest to znaczenie zupełnie czysto fizjologiczne, to jest pewien rodzaj odreagowania dla niektórych stresów, dla niektórych osób jest to, wiadomo, no po prostu taki stan, w którym wydaje się, że my jakby poprzez nasze ciało, historię naszego dnia oraz w ogóle ciągnące się pewne za nami sprawy, no przeżywamy to, odreagowujemy, czy też mamy możliwość przyjrzeć się nawet niektórym scenom jeszcze raz, bo przecież to się zdarza, że śnisz dokładnie to, co widziałaś, tak? Przepraszam. I z innego, z punktu widzenia bardziej właśnie takiego mistycznego, uważam, że my podczas snu, nasza świadomość opuszcza ciało i udaje się do wyższych światów, do światów duchowych. Zauważ, że jest to motywem wszystkich kultur. Nie ma takiej kultury na świecie, od zarania dziejów, która nie mówiłaby o tym, że sen jest małą śmiercią, że sen jest takim stanem, w którym my możemy obcować z tym, co jest dla nas niedostępne w ciele i w tak zwanej pełnej świadomości. I pełnej jakby koncentracji na tym świecie fizycznym. Więc ja uważam, że rzeczywiście, ponieważ zakładam, że człowiek jest fizyczny i duchowy, i ktokolwiek to zakłada tak jak ja, to nie ma innej opcji. No, musi to przyjąć, że we śnie dzieje się z nami coś szczególnego, coś nadzwyczajnego. I jest taka przypowieść, wiesz, jeżeli chodzi o religię żydowską, jest taka przypowieść właśnie o tym, czym jest sen. I to jest bardzo, bardzo dobrze wyrażona, jakby i moim zdaniem, ta istota snu, że człowiek w momencie, kiedy zasypia, jego dusza, która jest połączona tak zwaną złotą nicią życia z ciałem, udaje się do światów wyższych. I tam udaje się po to, żeby się zregenerować, ponieważ w ciele duchowym znajdujemy się bliżej Boga, bliżej źródła życia, a tym samym bliżej źródła, które powoduje pewnego rodzaju nasze uszlachetnienie, regenerację, czasami olśnienie w sensie wiedzy, tak, że uporządkują się pewne rzeczy, że my dostajemy jakieś informacje, których nam brakowało. I teraz, jeśli człowiek dobrze przeżył dzień, dobrze, czyli sprawiedliwie, uczciwie, bez skrzywdzenia kogokolwiek, to jego dusza jest na tyle lekka, że może się przenosić bliżej Boga, bliżej tego światła i bliżej tego źródła życia, tak? Tej kolebki życia, można powiedzieć. A jeżeli człowiek zrobił złe rzeczy, albo wyjątkowo bezproduktywnie po prostu zmarnował swój czas, to te sny są ciężkie, bardziej trzymające go niżej i też nie budzi się tak zregenerowany. I chociaż oczywiście to jest taka przypowieść talmudyczna, więc ona jest taka nieco bajkowa, taka no, charakterystyczny sposób opowiadają o tym, ale ja uważam, że w niej jest jakiś głębszy sens jest. Bo mówimy przecież śpi snem sprawiedliwego, czyli śpi dobrze, śpi głęboko, wypoczywa,
bo jest sprawiedliwy, czyli jest uczciwy, no pod każdym względem po prostu w porządku, tak. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ładnie to pokazuje, o co w tym chodzi. I dla nas, cóż, ten sen może być spotkaniem naprawdę mistycznym. Przecież niejednokrotnie ludzie śnią o świetlistych istotach, trochę tak jak przy śmierci klinicznej, nie? Że pojawiają się istoty, które coś ci mówią. I nie są to sny właśnie takie bajkowe. Zauważ, że paradoksalnie te sny, w których pojawiają się istoty, które możemy nazywać opiekunami, aniołami, przewodnikami, no tam w zależności od naszego światopoglądu, to te sny są konkretne jak diabli. Tam są normalnie informacje od A do Z. To musisz zrobić, nie wyjeżdżaj albo zrób to inaczej, nie idź tą drogą. Po prostu to są precyzyjne, konkretne informacje. Tam nie ma żadnych wodotrysków, wiesz, fikumiku żadnego tam nie ma. Jest istota, jest komunikat i to jest coś, co trafia po prostu w punkt, co trafia cię gdzieś w tym śnie, można powiedzieć, w duszę i w serce. I zapada. I takie sny pamiętamy zawsze. Pełne tych wszystkich jungowskich i freudowskich wodotrysków to są właśnie te nasze sny bardziej dotyczące tu i teraz i naszej fizyczności. To z tym się jak najbardziej zgodzę. A sny duchowe są właśnie odwrotnie, konkretne. Tam nie ma wodotrysków. Przeżyłaś 3 razy śmierć kliniczną. Kiedy pierwszy raz miała miejsce w twoim życiu śmierć kliniczna? Jak miałam 9 miesięcy i dostałam przeterminowaną szczepionkę. Tylko, że w przeciwieństwie do tego, co się dzieje teraz, kiedy wydarzyła się ta sytuacja z moją szczepionką, to tam to jest, mówię, no, czas, w którym towarzysz Gierek dopiero uczy się siedzieć na swoim stołku pierwszego sekretarza. Więc zobacz, jaka reakcja. Następnego dnia był sanepid z policją. Bo już lekarze, którzy mnie ratowali w nocy, zawiadomili sanepid, a ponieważ sanepid podejrzewał, że mogą być to skażone, czy cokolwiek może tam być, również błąd ludzki, więc przyszedł wtedy z milicją, przepraszam, bo to potem się ludzie czepiają takich szczegółów, z milicją wtedy. No gdzieżby to było dzisiaj możliwe? To by trwało najpierw 40 miesięcy załatwienie samych formalności. A tu od razu, cyk. I rzeczywiście znaleziono tam po prostu wymieszane szczepionki, przeterminowane i dobre. Ja już nie pamiętam, na co to była szczepionka. No, nie wiem, no, można sobie wyliczyć, na co się tam szczepi dziecko, jak ma 9 miesięcy. I to była moja pierwsza śmierć kliniczna. Ja z niej niewiele pamiętam. Myślę, że może A co głębokiej pamiętasz? hipnozie. Możesz powiedzieć jakieś szczegóły? To znaczy, wiesz, miałam taką sesję hipnotyczną do cofnięcia się do tego momentu, do tej pierwszej śmierci, ale ja bym tego, ja myślę, że to jest jednak niedojrzała świadomość i te dane też mogą być jakby na tym moim dysku twardym nie dość dokładnie zapisane. Także ja bym się do tego nie przepraszam, ja bym muszę piesek. Ja bym się do tego nie przywiązywała za bardzo. Drugą śmierć przeżyłam, jak miałam 17 lat. Byłam bardzo chora. I trzecią, jak miałam 27, biały dzień na pasach potrącił mnie po prostu pirat drogowy. Także 3 razy musiałam umrzeć, żeby zmądrzeć, jednym słowem. A możesz powiedzieć, co widziałaś po śmierci? Znaczy, wiesz, no to ja już opowiadałam o tym, ale można przypomnieć. Moje opowieści nie są niczym wyjątkowym. W samych Stanach Zjednoczonych wiele tysięcy ludzi rocznie przeżywa to samo, i więc nie jestem w żaden sposób wyjątkowa, ale jeśli pytasz, no to rzeczywiście przy tej śmierci klinicznej, jak miałam 17 lat, no to klasycznie, czyli spadanie w tunelu, a właściwie takie spiralne
wpadanie w tunelu. To by bardziej odpowiadało. Taki tunel jak za mną był? Nie, to było spadanie w tunelu. Bardziej, wiesz, jak na basenie są te kręcone Tak, tunele, coś już takiego. wiem. To tak miałam wrażenie, że po spirali to się dzieje. I później moment takiej, no, znaczy moment, to może w ziemskim czasie naszym linearnym, to może by była sekunda, tak, takiej dezorientacji. I po chwili wrażenie właśnie i zaskoczenie wielkie po lewej stronie, sala reanimacyjna, tam pracowali nad tym, żeby mnie jakoś uruchomić z powrotem. Po prawej stronie, zawsze tak opisuję, żeby, no bo jak opisać coś, co dzieje się na trzech planach jednocześnie? Bo to nie jest tak, jak ludzie sobie wyobrażają, że to jest, wiesz, siedzę teraz tu z tobą, tu mam jakiś mebel, tutaj jest coś fizycznego, przed sobą mam na ekranie ciebie, a po prawej stronie, powiedzmy, jest reszta mojego mieszkania i tam coś się dzieje. To nie jest ten rodzaj percepcji. To jest coś, to jest tak, jakby człowiek był w trzech miejscach naraz. To bardzo trudno jest opisać, no bo też nasze słowa stworzone są do opisywania tego świata. Tak żeśmy tworzyli słowniki swoje, każdy naród swoje, żeby opisać swoją rzeczywistość. A tutaj, no cóż, to nie jest, że to, ja myślę, że tam jest jeszcze bardziej rzeczywista rzeczywistość niż ta. I wrażenie jest właśnie takie, że po tej drugiej stronie to człowiek jest naprawdę obudzony, a tu śpi. Przepraszam, Ado, czyli jak obudzony? To jest po prostu postrzeganie wszystkiego jakby całą swoją postacią. Nie jest to wrażenie posiadania takiego ciała jak moje ciało. W tej chwili to ciężkie, no ciężkie, bo z nadwagą też, ale dobra, to już o tym nie będziemy mówić, ale po prostu ciężkie, bo jest z twardej materii, tak? Ale jednak czujesz, że jesteś sobą i widzisz to swoje ciało, które tam rąbią tym prądem i robią wszystko, co muszą, albo przynajmniej próbują zrobić. Po prawej stronie widziałam zupełnie inny świat. Świat tętniący życiem. Żadne straszne miejsca, nic z tych rzeczy. Piękny, ale całkowicie inny świat. I na wprost coś, powiedzmy, w rodzaju tego tunelu, można by było nawet powiedzieć, że tam w takim kręgu, w takim wirze pojawia się jasna postać, która i ten pan idzie w kierunku do światła, a to światło wyszło do mnie, jeżeli mam to jakoś obrazowo opisać. I to jest, widzę, że powiedzmy ta, mówię postać, bo kształt był taki, powiedzmy, humanoidalny i nawiązuje rozmawia ze mną, oczywiście nie poprzez słowa, poprzez usta, tylko umysły. I to się dzieje wszystko naraz. I O teraz czym jak to opisać? rozmawialiście? Dano mi, że tak powiem, do zrozumienia, że mogę zostać i mogę wrócić. I że to jest moja decyzja. I jedno to, czego jestem pewna, to, że gdybym podjęła decyzję, że tam zostaję, to też nikt nie miałby do mnie pretensji. To jest niewyobrażalne poczucie błogości, ciepło. No wszystko, co możemy poczuć gdzieś w sobie, to tym emanowała ta istota. Same dobre, bardzo dobre odczucia. No i w końcu pytanie, czy jaka jest moja decyzja, czy zostaję, czy wracam, z taką lekką sugestią w tle, że w czasie ziemskim za chwilę nie będę miała do czego wrócić, no bo 4,5 minuty to trwało, mogły się już zacząć zmiany trwałe w mózgu, tak? Więc mogłabym już potem nie mieć do czego wrócić, a w międzyczasie, no nie da się tego opisać. Tu widzę, co ze mną robią, tu sobie rozmawiam, a jakaś część mnie udaje się do tego świata po prawej stronie i zaczyna sobie tam oglądać i z ciekawością, po prostu z dziecięcą ciekawością. Łąka była zielona, bo tak jak niektórzy, że widzieli łąkę zieloną, góry. No może to jest tak, że
jak mówią, no, w domu ojca jest wiele komnat, to może każdy trafia do takiego świata, z jakim rezonuje. Przecież to nie jest powiedziane, że to nawet się nie kłóci przecież z tą chrześcijańską wizją nieba. Przecież nie jest tam nigdzie napisane, że to będzie wyglądało tak i dla każdego tak samo. Nie. Za to w Biblii jest o tym, że w domu ojca jest wiele komnat. Więc może to był taki świat, który wołał mnie, ale był rzeczywiście bardzo piękny, bardzo piękne rośliny. No, ja zawsze mówię, ja nie jestem botanikiem, ale no, nie spotkałam takich kwiatów, roślin. Bardzo dobrze, niesamowicie wręcz zorganizowany, tak? To był świat, w którym były normalne budynki, w którym ludzie, tam było bardzo dużo ludzi. Oni się poruszali. Był to świat, w którym istniały pojazdy, tyle tylko, że bezdźwiękowo poruszające się, ponieważ ja jestem nietechniczna, więc nazywam je poduszkowcami, no bo jakoś to muszę nazwać po swojemu. To po prostu było tak, jakbyś, no, znalazła się w zupełnie innej przestrzeni, innej dla siebie, tak, nieznanej sobie. Wszystko ładnie zaplanowane, ulice, skwery, rzeczy bardzo zadbane. Ja sobie nie bez złośliwości żartuję zawsze, anten 5G tam nie widziałam. Wszystko było po prostu domy w kopułach. Nie dachy normalne, tylko domy w kopułach. Złote kopuły były? Nie, po prostu kopuły. Moim zdaniem one były w większości przypadków przeźroczyste, ale stuprocentowej pewności nie mam. Niemniej tam, gdzie pomyślałam, że chcę być, tam byłam. Mówiłam, że zwrócił moją uwagę taki szczególnie piękny budynek. I pomyślałam, że chcę tam być, i byłam w środku. I to było Jak tam coś na było? kształt biblioteki. Bardzo przecudnej, pięknej biblioteki z ogromną ilością woluminów. Nie tylko, moim zdaniem, swego rodzaju też dziełami sztuki, bo moim zdaniem tam były rzeźby, inne rzeczy. No, w ogóle przepięknie architektonicznie wszystko zaprojektowane. Tak trochę bym powiedziała, jak styl Gaudiego. Tego architekta Gaudiego. A ludzie tam byli w środku Wszędzie byli ludzie. i rozmawiałaś z nimi? Rozmawiałam tam z moją babcią, którą spotkałam, ale oni ze sobą jak najbardziej rozmawiali. I ci ludzie byli, pokaż mi, czym oni się różnili od nas? No przede wszystkim tym, że zupełnie inaczej się poruszali. Wszyscy byli po prostu, no chyba tak można powiedzieć, doskonalszą wersją siebie. Czyli jaką? Delikatną, sprężyście poruszającą się. Wrażenie tej odprężonej twarzy, tak? Tej niespiętej, tylko odprężonej twarzy. Pewien wyraz Żadnych trosk błogości w tym nie mieli. wszystkim był. No, wydaje się, że troski to my mamy tutaj, a tam się mierzy inną miarą. I ja spotkałam moją babcię, wspominałam o tym w innych rozmowach. W pierwszej chwili i naprawdę nie poznałam jej, bo ja jej nie znałam tak młodej. I dopiero po chwili dotarło do mnie, że ja ją widzę jak ze zdjęcia, gdzie ona miała może 25-30 lat. No ale pewne cechy, wiadomo, jak się człowiek lepiej przyjrzy, to już nie ma wątpliwości. Te jej takie kochane, dobre oczy, to po prostu bez względu na wiek, zawsze te same w tej twarzy. I ona mi powiedziała: co ty tu robisz? To nie jest twój czas. To nie jest twój czas. Ona nie była zła, ona była zdziwiona po prostu, tak jak i ja byłam zdziwiona, że ją tam zastałam. Więc i to wszystko jednocześnie się dzieje w tych tu, na tych trzech płaszczyznach masz trzy przeżycia jednocześnie. A film też ci się wyświetlił z Nie, całego życia? nie, nie. Bo Nie. niektórym się wyświetla.
Tak, ja myślę, że to ten film, to wrażenie spadania w tunelu, to wszystko jeszcze są wrażenia z ciała, a nie z ducha. Że to jest rodzaj cofania po prostu tego, co my mamy zapisane w mózgu, że pewne rzeczy się odtwarzają, jakby cofamy się w sekwencjach, które ten mózg przechowuje. To spadanie również mam wrażenie, że to jest po prostu moment odrywania się na bardzo głębokim poziomie tego, co fizyczne, od tego, co duchowe, od tego, co fizyczne. Ale bardziej to są wrażenia z ciała. To nie są te wrażenia duchowe. One się dopiero zaczynają w momencie, kiedy my już jesteśmy w świetle, zbliżamy się. To jest ten moment, kiedy my już się czujemy całkowicie bezpieczni, dlatego że bardzo wiele osób mówi, że to spadanie w tym tunelu i w ogóle ten moment oderwania od ciała niektórzy odczuwają jako wielki ból. Niektórzy są w tym momencie po prostu przerażeni, co się dzieje. Więc to w stanie duchowym nie ma takich uczuć, moim zdaniem. Nie ma, bo to ciało jest jak tuba rezonansowa, która odbiera każdą naszą, wiesz, coś ci się nie podoba i od razu w ciele wszystko reaguje. I każde uczucie staje się przez to, można by rzec, wyolbrzymione, tak? Bo my je całym swoim ciałem odczuwamy i że tak powiem, bierzemy to na siebie, tak? Nie na darmo mówi się, wziąć coś na klatę. Dźwigać krzyż na plecach. No przecież no my to wszystkie swoje emocje mamy w ciele. A tam wydaje się, że, nie, że człowiek, dusza, właściwie należałoby mówić świadomość, zupełnie w inny sposób się kształtuje. Być może to jest, no tam dla religii Dalekiego Wschodu to nie jest żaden problem, to, że są inne światy i tam się żyje tak, jakby się nic nie działo. Natomiast w chrześcijaństwie mówi się o ciele mistycznym. Ja myślę, że to by było chyba najbliższe tej definicji. Dlatego tak można o tym powiedzieć, że troski i te troski, ból, nasze dolegliwości fizyczne, psychofizyczne, jakieś bolączki życiowe dnia codziennego, to zostaje tutaj. I dopiero kiedy my zaczynamy czuć ten wszechogarniający spokój, to jest to doświadczenie naprawdę duchowe. A to spadanie w tunelu, oczywiście to już nie mówmy nawet o tej koncepcji, że to spadanie w tunelu ma oddawać moment porodu, kiedy dziecko przechodzi przez kanał rodny. Tylko ja się pytam, co z tymi, co urodzili się przez cesarskie cięcie, a przeżyli śmierć kliniczną. No to się, ja nie, już, to się niczego nie trzyma po prostu. To jest kompletnie bez sensu, to jest teoria moim zdaniem. Ale myślę, że to są doświadczenia z ciała. To właśnie to szarpanie, jakieś jeszcze ostatnie odczuwanie bólu, tak? Bo jest jeszcze ten moment odczuwania bólu. Dlatego uważam, że to są odczucia z ciała, nie z ducha. A było niebo też nad głową? W tamtym świecie? No, Tak. była jakaś jasna przestrzeń, no tak powiedzmy, jak my mamy, jasno, taka powiedzmy błękitno-biała. I jak najbardziej wrażenie, ja bym powiedziała po prostu, gdybyś sobie pomyślała, że to jest ziemia, ale tysiąc razy doskonalsza, piękniejsza, czysta, harmonijnie funkcjonująca z duszami, które odnoszą się do siebie tylko w pozytywny sposób i tak dalej, z dobrymi wibracjami, dobrymi uczuciami. No to można by sobie było wyobrazić, że gdzieś istnieje taki egzotyczny świat, tutaj obok, wiesz, że wsiąść w samolot i dolecieć. To było bardzo, bardzo realne. Ale są też ludzie, którzy ze śmierci klinicznej mają wrażenie obcowania z istotami, no, które nie mają kształtów, ale ludzie ci podróżują przez jakieś przestrzenie przypominające przestrzenie kosmiczne. I tak dalej. No myślę, że dla każdego jest co innego w gruncie rzeczy. Ale akurat ja miałam tak. Sklepy też były. I widziałam bibliotekę.
Widziałam budynek, o którym mówiono, że jest to szpital duchowy. Były przestrzenie parków. Tyle widziałam. Fontanna piękna była. To nie jest żaden mikroświat. To było coś bardzo dużego, rozbudowanego z panoramą ciągnącą się gdzieś tam head. No i cóż tu wiele mówi? No tyle, ile widziałam, tyle mogę powiedzieć. Ludzie się normalnie poruszali, przemieszczali. Tętniące życiem miejscem i tyle. Byli tacy ludzie, co mówili, że byli w piekle. No, w domu ojca jest wiele komnat. Jeżeli ludzie rozstają się ze swoim życiem, w ciężkiej na przykład depresji, przechodzą ten moment czarna noc duszy, tak? I robią rzeczy, porywają się na swoje życie. Robią ich świadomość w momencie, kiedy stąd odchodzą, jest zniekształcona poprzez narkotyki, alkohol. No to z czym oni mogą rezonować? Co oni mogą do siebie przyciągnąć? No tylko takie światy, w których jest chaos, zamęt, w których dzieją się rzeczy, no dla innych być może nawet przerażające. Ja też mam takie historie nawet nadesłane od ludzi, którzy na przykład usiłowali popełnić samobójstwo, ale ich odratowano. I oni też byli w różnych miejscach. I ja myślę, że piekło to jest w ogóle taki bardzo specyficzny wynalazek dydaktyczny, ale to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, nawet tą duchową. Natomiast może być tak, że tu nie trzeba tworzyć jakiejś przestrzeni, wiesz, z tą przysłowiową armią jakichś diabłów, demonów, które tam mają te dusze dźgać. Wystarczy, że jest taki świat w wielowymiarowym przestrzeni naszej, która nas otacza, do którego trafiają osoby o bardzo podobnej energii. I teraz wyobraź sobie, że tam się spotykają wszyscy dyktatorzy, mordercy, psychopaci, ludzie, którzy zrobili niesamowitą krzywdę całym narodom nawet i Hitler, Stalin. zainicjowali. Tak, ty uważasz, że tam trzeba jeszcze jakiegoś naczelnego Lucyferka? Tam już nic nie trzeba, oni sobie nawzajem zrobią tam takie piekło, że wystarczy. Tylko w tym sensie powiedziałam, że ja nie wierzę w piekło jako to, co jest przedstawiane, tak, jako osobny świat z całą armią tam jakichś istot. Te istoty są niepotrzebne, wystarczają te świadomości, które się tam spotkają. Oni sobie nawzajem zrobią tak, że gorzej, że sam, oczywiście z humorem to teraz mówię, ale sam diabeł by tego nie wymyślił, to co oni sobie wymyślą. Tam już nikt nie jest potrzebny, oni sobie wystarczą. No jeszcze kiedyś Putin może trafi też. Myślę, że każdy ma swoje miejsce. On też. On się w niczym nie różni w tym względzie od każdego człowieka, który żyje na tej planecie. Każdy jest fizyczny, duchowy, no być może jego fizyczność jest szczególnie zaopiekowana, albowiem on nie czeka w kolejkach do lekarzy, to lekarze w kolejce stoją, żeby móc zabłysnąć przed nim i swoją wiedzą czy jakimiś tam umiejętnościami. No pod tym względem na pewno on jest bardzo zaopiekowany, dobrze odżywiony. Możemy sobie wyobrazić, że on glifosatu nie wciąga. I tak dalej, i tak dalej. Więc on swoją fizyczność może tam jakoś w szczególny sposób o nią zadbać, tak? Ale w sferze duchowej staje w obliczu opuszczenia ciała, staje tak samo nagi jak każdy z nas. Trumna nie ma kieszeni, świetlna
sławetne przysłowie, on ze sobą tam nic nie zabierze, oprócz tego, co tutaj zrobił, przeżył, doświadczył, do czego się przyczynił. Nic ze sobą więcej nie weźmie. Proste. A jesteś też medium. Co to znaczy być medium? To jest takie zawsze trudne pytanie. Ludziom się wydaje, że media to są takie osoby, które rozmawiają z duchami. Bo to jest taki stereotyp. Marek Szwedowski rozmawia z duchami. Słyszałaś o nim? Tak. Ja mogę mówić o tym, co ja robię, a co robi ktoś inny, niech on sam mówi, co robi. Oczywiście, że jeżeli się człowiek znajdzie w takim miejscu, w którym wyczuwa się istność duchową, którą, no powiedzmy sobie szczerze, dokucza tym mieszkańcom. Ludzie, dzieje się tam coś niezwykłego. Choć ja przy moim charakterze to powtarzam, że to nie jest tak, że jeżeli ja interesuję się taką tematyką, to ja w każdej przestrzeni dostrzegam od razu istność duchową. Jakby było 100 osób w jakimś, nie wiem, magazynie zamkniętym i migałyby żarówki, to ja będę 99, która wpadnie na to, że to może być coś nie z tego świata. Ja będę szukała wszystkich możliwych wytłumaczeń technologicznych czy praktycznych tej sytuacji. No ale w każdym bądź razie zdarza się rzeczywiście, że są takie miejsca, mają tam ludzie ciężkie życie i problemy, bo po prostu jest coś, co nie bardzo chce znaleźć się we właściwym dla siebie miejscu. No i wtedy można podjąć rozmowę, tak? Można rzeczywiście nawiązać jakiś kontakt z taką istnością duchową, bardzo często negatywną, przywiązaną na przykład do danego miejsca. Ale jeśli chodzi o rozmowy, o takie spirytystyczne podejście, to ja jestem temu przeciwna. Ponieważ uważam, że my w swoich ciałach fizycznych jesteśmy zbyt, no powiedzmy, ubodzy, jeżeli chodzi o postrzeganie pewnych spraw, to po pierwsze. Po drugie, my nie wiemy, z czym mamy do czynienia i czy ktoś na przykład nie bawi się naszym kosztem. Po trzecie, uważam, że trzeba naprawdę być no dziwnym człowiekiem, żeby przypuszczać, że zrobi się z koleżankami kółeczko czteroosobowe przy stoliczku i będzie się miało życzenie i na nasze życzenie marszałek Piłsudski przyleci odpowiadać na nasze pytania. No nie wiem, czy to nie jest po prostu przerost ambicji nad możliwościami i tak to zostawię. Natomiast bycie medium polega na przykład również na tym, żeby jakby odkrywać pewną przestrzeń, tak? Czyli dotykając czegoś, wchodząc w interakcję lub znajdując się w jakimś szczególnym miejscu, pojawiają się przebłyski, wizje, głosy takie, powiedzmy, głosy dawnych mieszkańców, różnego tego rodzaju doznania. I to też jest bycie medium. A do Jana To jest Pawła bardzo II szeroki byś aspekt. się wybrała? No nie sądzę, żeby on się wybrał do mnie. A mogłabyś z nim porozmawiać? Z Janem Pawłem II? Jeżeli ktoś chce podejmować takie próby, to niech podejmuje. Ja powtarzam, jeżeli telefon, w cudzysłowie, jeśli z tamtej strony nie dzwoni telefon, że ktoś chce rozmawiać, to nie należy takich rzeczy przepraszam, i dyskusji. Nie należy takich rzeczy sztucznie wywoływać, takich sytuacji. Nie należy po prostu i koniec. To jest moje zdanie. Można oczywiście znaleźć się w miejscu i powiedzieć, w tym miejscu wydarzyło się to, to czy tamto. Okej, to też jest bycie medium. Można, tak jak robi to na przykład pan Jackowski, który potrafi znaleźć osobę zaginioną, czy też osobę, zwłoki jej. Zresztą Klimuszko, ksiądz, robił dokładnie to samo. On potrafił lokalizować ludzi po prostu z dokładnością GPS-u. Gdzie są, czy żyją, czy nie żyją, to potrafił po prostu powiedzieć. I to też jest bycie medium. Ale ja nie widzę powodu, a nawet powiedziałabym, że należało się dobrze nad tym zastanowić, żeby przywoływać
te dusze na jakieś dziwne rozmowy. Zwróć uwagę, bardzo cię proszę, jakie to jest istotne w każdej kulturze, że do rozmów duchowych byli wyznaczeni ludzie, kapłani, do dzisiaj szamani, ludzie, którzy po prostu mają specjalne zdolności psychofizyczne. I jeśli w ogóle oni wchodzą w ten stan, odmienny stan świadomości i łączą się ze światem duchowym, to są to chwile na przykład istotne dla danego narodu. Tak? Wtedy wzywano tych sławnych wojowników albo jakieś potężne umysły, które żyły wśród tych ludzi, wierząc, że one przyniosą odpowiedź na trudne czasy, na trudne pytania. To były wyjątkowe sytuacje, a wiesz, uważam, że epoka takich seansów spirytystycznych, jakie znaliśmy no, na przedwojniu, to jest słusznie miniona. I należy po prostu zostawić świat duchowy w spokoju. Jak chcą nam coś przekazać, to poprzez sny. Oni bez problemu mogą przekazywać komunikaty i niejednokrotnie tak jest, że śnią nam się zmarli, ale nie jako obiekt tworzony przez nasz umysł, czyli na przykład tęsknisz za kimś, tak? Ktoś zmarł, tęsknisz. I śni ci się ta osoba co kilka dni. To można założyć, i tak zresztą literatura tematu bardzo bogata się do tego odnosi, że jeśli to jest sen powtarzający się z tą osobą w krótkim odcinkach czasu, to jest to bardziej konstrukt umysłu, który ma ci wypełnić tę lukę, zrekompensować stratę, dać jakąś namiastkę tego, że ta osoba jeszcze przy tobie jest, tak? Że daje ci, przytula cię, że coś miłego ci mówi i tak dalej. Dać ci namiastkę. Natomiast wydaje się rzeczą bardzo charakterystyczną i istotną, że jeżeli naprawdę te sny mają mieć ogromne dla nas znaczenie, to albo są to sny z tak zwanymi zjawami kryzysowymi, czyli takie, w których osoba żegna się z nami i jakby komunikuje: ja tam już w drodze do twojego fajnego świata jestem, ja na razie się odmeldowuję, tak? I budzisz się rano i telefon, a ty wiesz, w nocy to się stało i tak dalej. A ty śniłaś, on się z tobą pożegnał. I Słyszałam sny, takie których opowieści. dostajemy bardzo dużo cennych informacji. Czasami jest to odpowiedź na, no na przykład nie możemy znaleźć dokumentów, tak? Od tego dziewczyna wyjeżdża na stypendium. Paszport. Gdzie jest paszport w domu u babci, która wszystko chowała i w międzyczasie zmarła? I rozumiesz, dla niej to nie jest, że na wycieczkę nie pojedzie. Dla niej to jest być albo nie być. Ona musi wyjechać. I nagle śni o tym, że przychodzi babcia do niej w tym śnie i mówi: na spokojnie jej, ale czemu się denerwujesz? I pokazuje: tutaj włożyłam, tam schowałam i bardzo się cieszę, że ci się udało, że jedziesz, bardzo cię kocham i tak dalej. I to już trudno nazwać snem, wiesz, takim jako konstrukt naszego umysłu, bo gdyby ta dziewczyna wiedziała, gdzie są te dokumenty, to nie byłoby to wszystko po drodze potrzebne, tak? Ona nie wiedziała, dopiero w tym śnie przyszła ta wiedza. Więc te sny, w których pojawiają się zmarli bliscy, czy inne postaci, które przekazują nam coś ważnego, one są relatywnie rzadkie. Na czym polega być medium? Przychodzi do ciebie klient i ma pytanie do zmarłego, i ty pośredniczysz Nie, między człowiekiem nie, żywym a zmarłym? nie, nie. Ja się tym nie zajmuję. Ponieważ ja znam swoje możliwości i mam bardzo dużą pokorę przed tego typu sytuacjami. I zdaję sobie też sprawę z tego, że ja mogę więcej szczytać z przestrzeni wokół, z tak zwanej akaszy, tak? Czyli z tej pamięci Ziemi, pamięci naszej planety,
w której zapisane jest wszystko, co myśmy wszyscy zrobili, pomyśleli, i taki, powiedzmy, ślad tej duszy, tak, ślad jej aktywności, pewne rzeczy dotyczące jej życia też są do pewnego stopnia jakby do ściągnięcia, i myślę, że w ten sposób właśnie można by było najprościej wytłumaczyć, jak to jest, że ktoś znajduje na przykład miejsce ukrycia zwłok, albo znajduje osobę, która zaginęła. No właśnie w taki sposób, że ta wiedza jest w przestrzeni. Jeśli ktoś się umie dobrze z tym połączyć, no to znajdzie. Znajdzie, zidentyfikuje, bo jest w stanie dojść jakby, no zobaczyć ten film z życia, tak? Co ta osoba robiła i co się wydarzyło. Natomiast w tego typu rzeczy, żeby być jakimś pośrednikiem, to absolutnie nie wchodzi w grę. Niektórzy Nie tak umie. robią. Niech robią, jeżeli są pewni, co widzą i mają do czynienia, bo ja bym nie miała pewności. Czy ja widzę i te informacje, które do mnie napływają, są z tej przestrzeni, z której można wziąć informacje, żeby prześledzić na przykład, gdzie ta osoba była i dotrzeć do miejsca, że w tym miejscu stało się z nią coś bardzo złego. To ja nie wiem, czy ja rozmawiam z tą duszą, czy miałabym po prostu ściągać te informacje z tej przestrzeni pamięci, która dotyczy nas wszystkich. Tej, powiedzmy, nieświadomości zbiorowej, o której mówił Jung. To jest ta przestrzeń, w której to wszystko się moim zdaniem zapisuje. Starożytni mędrcy mówili o kronice Akaszy, o pamięci ziemi. W kulturach pojawiają się takie sformułowania jak Bóg, który pamięta wszystko, albo w judaizmie, oby Bóg nie wykreślił mnie z księgi życia. No są to takie bardzo skojarzenia wiele mówiące o tym, że wszystko o nas gdzieś się zapisuje. Więc jak nie ma się takiej pewności, z czym się człowiek mierzy, to ja na to, powiedzmy, że pokora by mi nie pozwalała na wstawianie siebie w takiej sytuacji, że ja mogę wszystko. To jest śmieszne dla mnie założenie. Człowiek może troszkę, tyci. Wobec ogromu tego, co jest, w ogromu wszechświata, ogromu tego tętniącego życia, tego, co się dzieje na tej planecie, tego, co ona nam też pozwala robić, albo nie, to człowiek to jest ziarnko piasku. I tyle. I ja do tego tak podchodzę. Jeśli ktoś jest przekonany, że to potrafi, to ja nie będę kwestionować umiejętności innych ludzi. Ja uważam, że nie mam stuprocentowej pewności, a ja muszę mieć pewność, co ja robię, żebym mogła z kimś o tym rozmawiać. Tak to widzę. Dziękuję Ci, Ado, że chciałaś wystąpić na moim kanale. No to proszę uprzejmie, no trochę nam to zeszło jakoś tak, żeśmy się nie mogły spotkać w odpowiednim momencie, ale z całą przyjemnością. Bardzo mi było miło, też dziękuję za zaproszenie. No to są trudne tematy, to są głębokie tematy i każdy ma swoje podejście do tej sprawy. Natomiast ja uważam, że jest bardzo potrzebna w tym wszystkim ten zdrowy rozsądek i myślenie mistyczne wcale się nie rozmijają. Bo to bodajże chyba Einstein powiedział, że albo w pewnym momencie nauka spotka się z wiarą, albo ten świat się skończy. I właśnie jesteśmy świadkami tego, że nauka się bardzo z duchowością, z etyką, z moralnością rozmija i widzimy, do czego nas to prowadzi. Bo to, że człowiek coś może zrobić, to nie znaczy, że powinien albo że musi. Nie? Też dziękuję za zaproszenie. Bardzo serdecznie pozdrawiam Twoich widzów, bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Niech się Wam darzy jak najlepiej. Kłaniam się. Chciałam na koniec jeszcze powiedzieć, że Ada jest fascynującą osobą i pozdrawiam Cię, Ado. I dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.